Siema, siema, tutaj Xero i witam was w nowym odcinku ze starej serii Kiedyś versus Dziś. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam historię Tobiasza. Przy okazji nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. A teraz możemy zaczynać. Co lipa? Co on robi? Aha, on lata. Tak myślisz? Raczej na pewno większość z was zna Tobiasza, oglądała nieraz jego filmiki, ale jeśli ktoś tutaj nie wie, kto to jest, szybciutko wam przedstawię. Ogólnie na YouTube'a dołączył w 2015 roku i przez naprawdę kilka ostatnich lat stał się jednym z topowych YouTuberów, którzy naprawdę robią bardzo, ale to bardzo dużo wyświetleń. Swoją karierę na YouTubie rozpoczynał tak naprawdę jako dziecko, tak jak i większość z tych youtuberów z Minecrafta. Rozpoczynał swoją serię ze Skywarsów, też naprawdę śmiesznie te filmiki w tym momencie się teraz ogląda. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Tobiasz, a to jest mój pierwszy odcinek ze Skywarsów na moim kanale. Ale dobra, przejdźmy do samego początku. Pierwszy filmik, który możemy obejrzeć na kanale Tobiasza i jest oczywiście publiczny, jest to odcinek Minecraft Skywars Powrót Jaś MC, więc z tego tytułu możemy wywnioskować, że już coś tam wcześniej nagrywał. Muszę mieć lepszy miecz, bo inaczej raczej tego nie wygram w pojedynku 1 versus 1. Przy okazji swoje pierwsze filmiki na kanale miesza także z serią z MCHC i oczywiście z tymi Skywarsami. Następnie widzimy, że tutaj wkraczają kolejne mini gierki, czyli na przykład Survival Games. Następnie widzimy tutaj przejście na serwer Craftcore, gdzie już tak naprawdę zaczyna zbierać coraz to lepsze wyświetlenia. Dodatkowo nagrywa sobie odcinek, w którym bije się z Rimkiem. Naprawdę jak na tamte lata był fajny montaż, fajny klimacik i ten filmik na ten moment zebrał 28 tysięcy wyświetleń. Na początku roku 2017 Tobiasz wrzuca na YouTube'a filmik Clicker i Makro na klocki. W tamtych czasach takie filmiki zdobywały ogromne wyświetlenia i tak naprawdę możemy to zobaczyć na przykładzie zrzutu ekranu, gdzie w tym momencie jest 255 tysięcy wyświetleń, więc myślę, że też dzięki temu filmikowi zyskał jakieś tam nowe subskrypcje i oczywiście jakaś tam nowa część ludzi zaczęła go oglądać. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie dam wam mojego klikera, którego używam. No i jak możemy zobaczyć, potem już Tobiasz zaczął zgarniać coraz to więcej wyświetleń. Na przykład na filmiku z moje wszystkie TXT ma ponad 106 tysięcy wyświetleń. Potem zaczynał robić takie poradniki w sumie bardzo przydatne, na przykład jak znaleźć każdego kreta. Też naprawdę sporo wyświetleń, albo chociażby taki filmik jak nagrywać bez lagów. Naprawdę bardzo przydatne filmiki, które na pewno sporo tych wyświetleń wtedy zbierały. Następnie zaczął robić naprawdę epickie akcje z serwera Craftcore i nie tylko, na których naprawdę robił fajne placy i te placy na tych odcinkach zbierały bardzo dużo wyświetleń. Tobiasz kiedyś został zrajdowany przez youtubera z Rosji, który miał 5 milionów subskrypcji, więc ten filmik też naprawdę w tamtych czasach zgarnął naprawdę mnóstwo wyświetleń, co na pewno też jakiś tam mały buścik mu dało tych oczywiście wyświetleń, czy także subskrypcji. Ej, ruskiego rajda mam jakiegoś. Ruski rajd, ura. Choć to my понимаем na polskim. Ej, co to je? Następnie Tobiasz kontynuował serię z Craftcora, gdzie też naprawdę nagrywał ciekawe odcinki. No i doszło w końcu do starcia Tobiasz Gaming versus Scream King. Jak sami wiecie, Scream King legenda w ogóle hardkorów i w ogóle zmierzył się z Tobiaszem, gdzie Tobiasz wygrał 3 do 1. W
dodatku w 2019 Tobiasz wraz ze swoją ekipą wygrywa bardzo ważny turniej minecraftowy MCS League Warszawa 2019, gdzie naprawdę ten turniej był wysokiej rangi, było naprawdę wielu youtuberów. No i oczywiście Tobiasz zaczął się wspinać coraz to wyżej. Już podchodzą, on jeszcze próbuje i drużyna czerwonych wygrywa! Rapy! Zwycięzcy! Wasi zwycięzcy! Następnie Tobiasz potem kontynuował także swoje serie. W dodatku zaczął jeszcze nagrywać takie coś jak UHC. Było też sporo odcinków z tego, które zgarniały naprawdę mnóstwo wyświetleń. No i przyszedł czas, że Tobiasz dostał się na kwadratową masakrę. No i moim zdaniem był to dla niego ogromny moment na swoim kanale, gdzie naprawdę zgarniał mnóstwo wyświetleń i z dnia na dzień był coraz bardziej to rozpoznawalną osobą. I w tym momencie dochodzimy do połowy roku 2020, gdzie te wszystkie speedruny były naprawdę bardzo popularne i coraz bardziej zaczęły się hype'ować w Polsce, bo oczywiście Polska jest trochę oczywiście we wszystkim później. Wiadomo, że wcześniej to było na zagranicznym YouTubie, a powoli coraz to więcej osób z Polski zaczęło speedrunować Minecraft. Tobiasz też zaczął speedrunować. Wiadomo, że na początku te wszystkie czasy tam były, nie wiem, pół godziny i w ogóle. Ale wtedy też Tobiasz zaczął ćwiczyć speedruny. Tak, słuchajcie, ćwiczenie speedrunów jest ogólnie naprawdę mega ciężkie, żeby nauczyć się tych wszystkich podstaw. No i potem dochodzimy już do praktycznie najświeższego momentu na kanale Tobiasza. Tobiasz sobie oczywiście pyka na tej kwadratowej masakrze. Poznał tam naprawdę sporo większych od siebie youtuberów, m.in. Mandzio. Zaczął troszeczkę jego kanał zbaczać troszeczkę w inną stronę na Among Usa, ale wydaje mi się, że te odcinki jakoś tak nie zebrały sporo wyświetleń, więc został przy tym Minecrafcie i wrócił z serią, która moim zdaniem jest jedną oczywiście z najlepszych serii w Minecrafcie, czyli Tobiasz versus 3 łowców Minecraft Speedrun. Sam oglądałem wszystkie odcinki z jego oczywiście speedrunów z tych 3 łowców. Odcinki naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie się ogląda. Nie uciekaj. Nie, błagam, zostawcie mnie. Ze względu na to, że Tobiasz naprawdę jest skillowym graczem, poświęcił naprawdę mnóstwo czasu na nauczenie się tej całej techniki speedrunowania, wszystkich taktyk, no tego jest naprawdę mnóstwo, więc to już nie będę wchodził w szczegóły. No i Tobiasz na tych manhuntach zaczyna zdobywać 1 000 000 wyświetleń, 1 400 000, czy także na najnowszym w 2 tygodnie też prawie 1 000 000. Odcinki są naprawdę bardzo dobrze przygotowane, sam montaż jest naprawdę bardzo ciekawy, utrzymuje widza przy oglądaniu dalej, utrzymuje jego oczywiście uwagę. Ja takie odcinki sam oglądałem w 100% od początku do samego końca. W dodatku też możemy zobaczyć, że Manhunt był naprawdę często oglądany przez tych jednych z większych twórców z Minecrafta, chociażby Mandzio, i też na pewno jakaś tam mała zasługa tych większych youtuberów, którzy oczywiście reagowali na te różne akcje Tobiasza, wpłynęła także na jego kanał oczywiście pozytywnie pod względem wyświetleń oraz nowych widzów, którzy tego Tobiasza oglądają. Dobrze, nie przedłużając, taki odcineczek nagrywany naprawdę spontanicznie, bez żadnych tekstów przygotowanych, jak to zawsze u mnie. Jeśli coś powtarzałem, to też bardzo przepraszam. No i tak dokończając o Tobiaszu, życzę mu oczywiście największych sukcesów, ponieważ nagranie Manhunta, zmontowanie go, to jest naprawdę mnóstwo pracy. Oczywiście też czekamy na kolejne Manhunty, ponieważ sam je oglądam, super je się ogląda i też nie mogę się doczekać na kolejny. No i co? Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał i dawno, ale to bardzo dawno nie nagrywałem, więc też troszeczkę
Mi to może gorzej wychodzić, ale mam nadzieję, że jakoś wrócimy. Też mam kilka pomysłów na kolejne odcinki, też możecie dawać swoje propozycje. Jeśli wytrwaliście do końca, mam nadzieję, że napiszecie komentarz, a w tym komentarzu możecie napisać ksero czy coś takiego. Przypnę wam wtedy serduszko i będę wiedział, że wytrwaliście do tego końca. No i nie zapomnijcie o tej subskrypcji oraz o tej łapce w górę, ponieważ chciałem jakoś tam odbudować te zasięgi. No i co, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!